Emocjonalny teflon to jest taki stan, gdy my się właśnie nie chcemy przyznawać sami przed sobą do trudnych emocji, do ciemnych emocji, do strachu, rozpaczy, smutku, żałoby. I żeby nie czuć tych trudnych emocji, dajemy sobie jakieś dopalacze. Dajemy sobie inne emocje. Jedziemy, nie wiem, skoczyć na bungee, czytamy horrory, popadamy w pracoholizm, zakupoholizm, żeby tylko dostać trochę dopaminy, żeby doładować swój mózg takim dopalaczem, żeby właśnie czuć coś pozytywnego, coś ekscytującego, a nie czuć i nie dopuszczać do siebie tych bardzo trudnych emocji. Strategią, żeby nie pokrywać się tym emocjonalnym teflonem, to jest to, żeby uświadamiać sobie, co ja czuję, skąd to przychodzi, dlaczego to czuję. Jeżeli ja czuję smutek, ponieważ odszedł ktoś bardzo bliski, to jest naturalna rzecz. Normalną rzeczą jest, że ja czuję te trudne emocje, te ciężkie emocje, ja je mogę czuć przez miesiąc, dwa miesiące, rok, nawet kilka lat. I jest to ciągle okej. Tylko pytanie, co ja z tym robię? Czy ja udaję, że tego nie ma, czy ja świadomie się temu przyglądam, ale też jestem w stanie dalej normalnie żyć i cieszyć się z innych rzeczy.